Dzień dobry, witam serdecznie we wtorek, 20 dzień kwietnia. Rozpoczynam poranny przegląd techniczny i zaczniemy sobie dzisiaj od pary walutowej dolar-złoty. Na interwale sesyjnym to jest schemat, który wrzucałem wczorajszego wieczora. Układ, szeroki układ techniczny na USDPLN-ie. Z uwagi na spadki, jakich tutaj obserwujemy od drugiego kwartału, czy od początku kwietnia na tym rynku, w zasadzie od początku kwietnia. Wcześniej tutaj od drugiej połowy grudnia, jeszcze 2,20 pojawiło się odreagowanie i taka tendencja była otrzymywana w zasadzie do zamknięcia marca. Natomiast to, co widzimy przez ostatnie 3 tygodnie, to wyraźny napływ kapitału do polskiej waluty w stosunku do USD i zbliżamy się obecnie do silnej strefy technicznej, najsilniejsze mierzenie wewnętrzne 61,8 FIBO. Bardzo silna biegunowość tutaj, biorąc pod uwagę te wierzchołki z stycznia i lutego, w zasadzie to jest początek, pierwsze tygodnie 2021. I przy zachowaniu tej dynamiki, jaką obserwowaliśmy, chociaż widzimy, że ona minimalnie teraz już spada, natomiast strefa cenowa, jaka tutaj nas interesuje, jeśli chodzi o poziom wsparcia, 1,7550, 1,7600, myślę, że spokojnie w obecnym tygodniu taki ten poziom będzie zaatakowany na tym rynku. Euro USD. Tutaj też możemy dostrzec tą słabość amerykańskiej waluty. Bardzo silna wczorajsza sesja wzrostowa, jak sobie zobaczymy po tej formacji z dnia wczorajszego. Dzisiaj również już po godzinie 8 mamy wyraźne wzrosty na tym rynku. Jeżeli patrzymy już tak szeroko, to zobaczmy też sobie tego euro USD w szerokiej perspektywie. Dzisiaj możemy nieco szerokie interwały sobie przepatrzeć. Biorąc pod uwagę szeroki swing również od początku 2021, tutaj mierzenie 61,8 nie wypada nam aż tak technicznie, jak to w przypadku USDPLN, ale również ta lokalna, może nie lokalna, ale ta dostrzegalna biegunowość występuje. Poziom cenowy okrągłe 1,2105 i w tym przypadku również, a w zasadzie w tym przypadku utrzymanie dynamiki, no to mamy około 30 pipsów zaledwie do osiągnięcia tej strefy, więc jeżeli ta zmienność będzie na całkiem niezłym poziomie, czy to dzisiaj jeszcze na sesji europejskiej, czy już po otwarciu rynków za oceanem, to spokojnie taki scenariusz do rozegrania dzisiaj lub jutro, w zależności od dodatkowych potwierdzeń, czy będziemy obserwować H4. Myślę, że to obiektywnym interwałem właśnie czasowym do zajęcia pozycji na takim układzie będzie interwał 4-godzinowy. Jeśli chodzi o DAX-a, tutaj wracamy do układu bardziej lokalnego i schemat związany z obecnie korektą spadkową, jaka została wygenerowana na niemieckim indeksie. Wcześniej poziom cenowy 15 500 punktów potwierdzony przez rynek od tej okrągłej strefy nortowania nam się odbiły w dniu wczorajszym na otwarciu. No i widzimy, że te spadki wyraźnie przekroczyły wczoraj 100 punktów, około 130. Skala, widzimy tutaj tych spadków, jak na ostatnie sesje, była całkiem duża, natomiast około 130 punktowy swing spadkowy jakby w przypadku tego rynku nie robi większego wrażenia, patrząc tak w szerszej perspektywie czasowej i w szerszej perspektywie zmienności, jakie były generowane na niemieckim indeksie. W przypadku najbliższego wsparcia czekamy jeszcze na otwarcie rynku kasowego, natomiast w przypadku najbliższego wsparcia poziom FS100 plus 50, 15 330 punktów, to jest analizowany scenariusz na niemieckim indeksie. GBP/USD tutaj nam odjeżdża.
zrobimy sobie, jak to w przypadku USDPLN-a, tak jak i ETK-a, to zrobimy sobie tutaj szeroki pomiar i również wskazując strefę 61,8 FIBO, co jest tutaj fajnym potwierdzeniem, bo jeżeli analizujemy kilka scenariuszy na danej walucie i w zasadzie podobny scenariusz nam się na każdym rynku ta nasza analiza układa, to ja zdecydowanie będą to takie fajne potwierdzenie dolarowe w tym przypadku, bo na szerokich TF-ach, czy to euro USD, czy to USD PLN, czy BBP USD 61,8 FIBO powinno być zaraz w grze, więc warto obserwować, myślę, że każdy z tych trzech rynków na razie, które żeśmy sobie tutaj wytyczyli. Wydaje się, że na kablu jesteśmy najbliżej tej strefy podażowej. 1,4025 to jest obecnie strefa podażowa na kablu. Około 20 pipsów już niecałe brakuje nam do zaksięgowania tego poziomu i myślę, że to kwestia dzisiejszej sesji europejskiej.